Dobry wieczór, kochani. Witam Was bardzo serdecznie. Godzina 20.01 wybiła. Bardzo się cieszę, że jesteśmy znowu razem. Zobaczcie, wczoraj się widzieliśmy i dzisiaj się znowu widzimy. Dajcie mi znać, kto tutaj jest ze mną i czy wszystko w porządku, czy mnie widać i słychać. Słuchajcie, dzisiaj będę miała wspaniałego gościa, gościnie tak naprawdę, kobietę, Rię Sokół. I z tego spotkania bardzo się cieszę, bo z Rią będziemy rozmawiać na temat obrazu siebie jako początek zmiany. I powiem Wam, że ja uważam, jestem ciekawa też zdania Rii w tym temacie, ale ja uważam, że dopiero kiedy zmienimy postrzeganie siebie, swój obraz w swojej głowie, dopiero wtedy nasze zmiany mogą stać się trwałymi zmianami. Dajcie mi znać, czy mnie widać i słychać. Tak, chyba ktoś powiedział dobry wieczór, witam serdecznie. Ja tutaj patrzę, czy Ria już do nas dołącza, bo no naprawdę to będzie ciekawa bardzo rozmowa, bo my jesteśmy, słuchajcie, kobietami, obie jesteśmy kobietami w drodze, które doświadczają, które cały czas doświadczają. I stąd myślę, że dla Was, o, Ria pisze, że jest, super Ria. Bardzo inspirujący live. Zaraz zobaczymy, tutaj już dołączyła Ria. Zobaczymy zaraz, jak tutaj się połączymy. Yeah! Cześć, Ria! Cześć, Ria! Cześć, kochana! Ale się cieszę, słuchaj, dziękuję Ci bardzo, że przyjęłaś w ogóle moje zaproszenie do tej rozmowy, bo pomyślałam sobie, że właśnie to my we dwie powinnyśmy porozmawiać o tym temacie, o temacie obrazu siebie jako początek do zmian, bo ja już też powiedziałam tutaj na wstępie, że my obie jesteśmy kobietami w drodze, które doświadczają, które doświadczyły bardzo dużo i zmieniły bardzo dużo, ale oczywiście jesteśmy też cały czas w drodze, prawda? Natomiast właśnie ten obraz siebie jest początkiem do zmiany trwałej. Tak jest przynajmniej moje zdanie. Dzisiaj będę Ciebie też pytać między innymi, co Ty na ten temat myślisz. Także bardzo Ci, kochana, dziękuję. Bardzo Ci, Aniu, dziękuję za zaproszenie i w ogóle jestem zakochana w tym temacie, dlatego że dla mnie to jest w ogóle taki punkt wyjścia. Ja lubię mówić, że mapa Google generalnie nas zabierze w każde miejsce, jakie chcemy i na 100% nam pokaże drogę i znajdzie każdy punkt na ziemi, ale dopóki nie wie, gdzie jest nasze miejsce, gdzie my jesteśmy, to nigdzie nie będzie w stanie nam wyznaczyć tej trasy, tak? Bo musi mieć tą pineskę najpierw naszą, żeby nam wskazać drogę. I tą pineską jest właśnie to, w jaki sposób my się je postrzegamy. Dokładnie tak, też tak uważam. Kochana, wspaniale. Słuchaj, zanim zaczniemy tak naprawdę rozmawiać na ten temat, ja bym prosiła Ciebie, żebyś króciutko chociaż powiedziała kilka słów o sobie, dlatego że na pewno dużo osób nie zna jeszcze Ciebie i to będzie okazja do poznania Ciebie, a potem ja powiem kilka słów o Tobie, o sobie. Dobrze, bardzo chętnie. Więc tak, ja jestem artystką. Tak najszerzej, jak tylko można powiedzieć, jestem artystką, używam mojego głosu do tego, żeby dzielić się z ludźmi moją historią, do tego, żeby mówić, śpiewać i żeby przekazywać coś, co zmieniło moje życie, co jest na tyle dotykające i ta moja historia jest na tyle dotykająca, że ludzie po prostu coś przeżywają mocnego, transformują się i dotykają też miejsca w sobie, które jest nadzwyczajne. I takim moim chyba najogólniejszym przekazem, do którego ja sama doszłam, dzięki wszystkim moim chorobom, dzięki wszystkim moim tragediom życiowym, to jest takie proste zdanie, że życie jest święte. I to jest takie moje chyba najogólniejsze motto, pod którym jest mnóstwo odnóg, ale jakby w pierwszej kolejności zaczynamy od takiego właśnie punktu wyjścia, że życie jest święte, co oznacza, że ja też jestem świętością, ty też jesteś świętością, wszystko, co się dzieje, każda interakcja jest świętością, każda tragedia jest świętością, każdy konflikt jest świętością, pieniądze są świętością, seks jest świętością. Po prostu wszystko jest przez ten filtr tego cudu, na którym możemy patrzeć właśnie albo jako na cud, albo jako na przekleństwo, a to jest miejsce naszego wyboru.
Pięknie to powiedziałaś, no. Ja też tak bym powiedziała, że życie jest świętością. To prawda i my tak samo. I właśnie, wiesz co, i to jest bardzo ważne w kontekście dzisiejszego też tematu, jak my postrzegamy siebie, czy my postrzegamy w ogóle siebie jako świętość, wiesz? To jest klucz w ogóle. Super, fajnie, że dotknęłaś tego tematu. Zaraz wrócimy. Słuchajcie, ja powiem kilka słów też o sobie. Ja zajmuję się od prawie 17 lat medycyną chińską i właśnie medycyna chińska spowodowała, czyli to pokazanie mi istnienia człowieka jako część natury, tak? My jesteśmy częścią natury i właśnie to jest też ta świętość, żeby siebie tak traktować. I pokazała mi medycyna chińska też taką holistykę, czyli całościowe podejście, że nie tylko zwracam uwagę na to, co ja jem, czy jak ja oddycham, czy że ja ćwiczę codziennie, tylko na różne aspekty swojego życia, które będą bezpośrednio tworzyć Twoje zdrowie, a przez to i Twoje życie, z którego możemy zrobić arcydzieło, tak? Tę świętość właśnie. Ja tutaj, Aniu, dodam, dlatego że moim zdaniem należy się dodanie, że ty jesteś w ogóle pionierką, jeśli chodzi o medycynę chińską i o pięć przemian, bo ja nie wiem, ja chyba ci nigdy tego nie powiedziałam. Ja ciebie znam od jakichś właśnie 15 lat, kiedy to zmuszona byłam właśnie do tego, żeby się skłonić w kierunku pięciu przemian i w kierunku właśnie medycyny chińskiej, z racji tego, że urodziłam dzieci, były różne problemy zdrowotne i wtedy wpadłam na ciebie po raz pierwszy, no i byłaś ty i Dominika Adamczyk, po Tak, prostu we dwie osoby. I tak samo Dominika Adamczyk, jak i ty, ja was uważam za po prostu pionierki, które wskoczyły na tą ścieżkę, niezależnie od tego, wiecie, teraz są inne realia trochę. W tej chwili wszyscy mówią o naturalnym zdrowiu, o pięciu przemianach, wszyscy, a wtedy wy byłyście po prostu jak czarownice jakieś. Wy byłyście tak odważne, wychwyciłyście po prostu za temat, który był bardzo kontrowersyjny, bardzo jeszcze wtedy wzbudzał wiele emocji i wiele ocen, a wy odważnie po prostu jak torpedy. To jest zdrowie, od tego się zaczyna zdrowie, jemy po to, żeby być zdrowymi. I po prostu ja miałam takie, kim są te laski? I ja tak w ten sposób się o tobie dowiedziałam. Więc tutaj jakby dodam jeszcze, że to zajmuję się od 17 lat. Jestem pionierką po prostu, która rozpoczęła ruch w Polsce, kiedy jeszcze wszyscy się z tego śmiali i uważali, że to jest w ogóle wszystko czary mare. Więc taki mały dodateczek. To Chciałam jest tylko bardzo powiedzieć ciężkie, od tutaj. góry dostałam po prostu. Wiesz co, bo naprawdę jest mi bardzo przyjemnie, że ty to pamiętasz, dlatego że rzeczywiście to były czasy, gdzie w ogóle pamiętasz, to w ogóle nie była moda na gotowanie, w ogóle każdy się wstydził, jak do mnie, wiesz, przychodziły też osoby, które no, były też znanymi osobami publicznymi i one mówiły, Ania, ale ja nie mogę powiedzieć, że ja chodzę na takie warsztaty, bo wszyscy by mnie wyśmiali. A dzisiaj wszyscy się chwalą, że na takie warsztaty chodzą, prawda? Ania, to był taki czas, kiedy moje Tak. dzieci nie mogły pić mleka sojowego ani krowiego, więc ja mleko ryżowe, jakąś taką mieszankę sprowadzałam z Austrii, Ja nie bo nigdzie nie wiem. było indziej, Tak, rozumiesz? tak, tak. Więc to były te czasy, nie to, że biedra i wszystkie możliwe migdałowe, owsiane i tak dalej. Ja mleko ryżowe sprowadzałam i wszyscy się śmiali ze mnie, wszyscy moi przyjaciele się ze mnie śmiali, że chodzę na warsztaty, że wierzę w jakieś tutaj czary mary, w kolejność dodawania przypraw i to, że kurkuma ocieka i może można wyzdrowieć od niej. Ja po prostu byłam pośmiewiskiem dla wszystkich, więc totalnie, wiesz, jesteś w tym moim wspomnieniu. No, Piąteczka, piąteczka Aniano, totalna. tak. Ja dlatego cię pamiętam, bo ja się bardzo dużo wtedy od ciebie uczyłam i bardzo ci za to dziękuję. I jesteś, wiesz, jesteś totalnie dla mnie, w moim odczuciu jesteś pionierką. Jesteś po prostu tą, która przecierała szlaki w dżungli, gdzie nikt w ogóle nie ważył się nawet tam spojrzeć. To prawda, kochana. Chyba zacznę tak mówić w ogóle Ja w ogóle się jestem o w sobie. szoku, że ty tak nie mówisz. To jest oczywiste. Mówię tak, wiesz co, no po prostu, no dobrze, dobrze, ale uczę się, widzisz, cały czas się uczę. Czas Tak, bo... najwyższy zaakceptować swoją wielkość i swoją rolę w naszym kraju, naprawdę. Tak, wiesz co, no niesamowite w ogóle, słuchaj, jest mi tak miło w ogóle, że pamiętasz te czasy. To jest przede wszystkim to ważne, bo ze mnie się wtedy też śmiali, tak jak ty mówisz, że z ciebie się śmiali, ze mnie też się śmiali. Ja pamiętam kumpla ze studiów, bo wiesz, ja studiowałam w Niemczech i w Polsce nigdy nie studiowałam i wtedy pamiętam, on mi powiedział,
Czy ty, Ania, po to studiowałaś w różnych językach obcych i znasz te języki i tak dalej, żeby dzisiaj uczyć obierania marchewki? A ja mówię, może właśnie po to. Więc rozumiesz, po prostu to mnie pociągnęła sama idea tego, że to jest natura, że my żyjemy w zgodzie z naturą. Wiesz, ja jestem dzieckiem natury, bo ja się urodziłam w lasach, że tak powiem, pochodzę z okolic Borów Tucholskich. I po prostu dla mnie to jest dla mnie najważniejsze, to jest w ogóle sens i sedno życia. I oczywiście, że kocham też duże miasta, bo one mają bardzo dużo do zaoferowania. Natomiast uważam, że my, zapominawszy o tym, że jesteśmy częścią natury, my siebie skazujemy na jakieś cierpienie, na chorobę, na cokolwiek złego się z nami dzieje. I wiesz co, i widząc wtedy, ja pamiętam, jak z Dominiką myśmy zaczynały, dlaczego myśmy w ogóle zaczęły? Bo wiesz, ja to zaczęłam po prostu z frajdy, ja nie zaczęłam tego, żeby zarabiać pieniądze, bo ja miałam zupełnie inne źródło dochodu, prawda? To była po prostu frajda, tak, dokładnie. Wiesz co, myśmy zaczęły dlatego, że ludzie w naszym wieku, miałyśmy wtedy, wiesz, 30 parę lat, zaczęli chorować, słuchaj, uwaga, zaczęli chorować na choroby, które były, że tak powiem, zarezerwowane. Po prostu to jest w ogóle, no, dla nas to było niesamowite. Mówimy, kurczę, mamy jakąś wiedzę, my musimy pomagać tym ludziom, tak? I mówię, to nie był cel kasa, tylko cel był pomaganie drugiemu człowiekowi. I taki jesteśmy do dzisiaj. Ratowanie wręcz. Ratowanie. To wiesz, tak. Ja mam takie poczucie, że to jest, wiesz, medycyna konwencjonalna ma swój szklany sufit, którego nigdy w życiu nie przebije. Mhm. Jeżeli coś się nie zmieni. Tak. A tutaj tak. To wiesz, no mi na tamtym etapie, mi po prostu, ja tutaj u mnie, u moich dzieci chodziło o ratowanie ich zdrowia. Ratowanie, no bo one wtedy, wiesz, były zupełnie... Jesteś? To cały czas dzwoni, ale nie mogę tego wyłączyć. Poczekajcie, ja za chwilkę przyjdę, tak? Dobra. Za chwilę przyjdę, bo muszę tylko... Dobrze, a ja wam w tym czasie powiem, że faktycznie jest tak, że my nie patrzymy, jakby to czego się dowiedziałam właśnie od Ani, od Dominiki swego czasu, to że my patrzymy na choroby jako na coś, co jest zrobione, jakby jakaś przeszkoda, która nam stanie na drodze. Podczas gdy tak naprawdę choroba jest informacją o nas, po pierwsze, a po drugie, w tradycyjnej medycynie chińskiej, w ogóle w starożytnych Chinach było tak, że lekarze pojawiali się w naszym życiu nie wtedy, kiedy my byliśmy chorzy, tylko byli dopóki byliśmy zdrowi. Mieli płacone dopóki byliśmy zdrowi. Mówię o lekarzach w Chinach kiedyś, że się płaciło nie wtedy, kiedy byłaś chora i biegłaś, żeby cię uratował, tylko płaciło się lekarzowi dopóki byłaś zdrowa. Czyli jego zadaniem było stworzyć, dać ci takie zioła, wychwycić je na bieżąco, żeby nie doprowadzić do momentu choroby. Mhm. Dokładnie, tutaj ktoś napisał, że urwało, jak ja powiedziałam, że zaczęli chorować. Słuchajcie, ludzie zaczęli chorować w wieku 30 paru lat na choroby, które były zarezerwowane dla osób starszych. I dlatego myśmy zaczęły robić warsztaty, żeby pomagać drugiemu człowiekowi. Po prostu, żeby, tak jak mówisz, Ria, ratować go, tak? Bo wiecie, no, miałam wiedzę i ja mówię, kurczę, no trzeba się dzielić teraz tą wiedzą. I rzeczywiście to było przecieranie szlaków, bo wiesz, jedni się śmiali, inni nie wiedzieli w ogóle, że coś takiego istnieje, jak jakieś inne jedzenie, w ogóle można, a można inaczej, nie? I wiesz, i po prostu to było dla ludzi odkrywcze tak samo, więc super, no po prostu genialnie, że dzisiaj na ten temat też rozmawiamy, bo to jest w ogóle, wiesz, to były początki tego, jak się normalnie uporczywie próbuję do mnie się dodzwonić, nie mogę wyłączyć. W każdym razie, także wiecie co, fajnie, Ria, dzięki ci w ogóle za to, naprawdę to jest wspaniałe. Kochani, czy ktoś z was w ogóle pamięta tamte czasy? Czy ktoś pamięta czasy, kiedy właśnie nie było Biedry, nie było Lidla i tak dalej, kiedy trudno było dostać na przykład kaszę jaglaną? Ludzie się pytali, co to jest kasza jaglana? Ja mówię, słuchajcie, pytajcie w swoich sklepikach, oni sprowadzą dla was specjalnie. No i właśnie tak to się zaczęło dziać. Dzisiaj każdy zna już praktycznie kaszę jaglaną, ale wtedy to po prostu to było wow, co to jest. A kaszę jaglaną, słuchajcie, tylko wam powiem, to nie było to, że my ją, wiesz, wymyśliliśmy.
tylko kaszę jaglaną jadły nasze babki, prababki. Ludzie kiedyś jedli tę kaszę. Później po prostu zapomniano o takich dobrych zbożach, nie? Więc dlatego, o, Asia pisze, że ja pamiętam. Dla mnie ważne jest to, żebyście wiedzieli, bo teraz Ania jest na etapie promowania swoich webinarów na temat zdrowia i to, co jest jakby ważne w ogóle też w tej historii, że ty przecierałaś te szlaki, że to ty byłaś tą odważną, która stanęła i pomimo tego, że się ludzie wyśmiewali, to ty i tak robiłaś to i tworzyłaś całą tą ścieżkę, która w tej chwili już ma 17 lat, ale wtedy nie miała nic. I też to, co jest ważne w tym, to że jak widzicie teraz w internecie jest obfitość bardzo wielu osób, które rok temu czy dwa lata temu rozpoczęły tą ścieżkę i to jest też bardzo ważne, żeby one kontynuowały. Natomiast to, co macie z Anią, to macie właśnie ten element, że ona jest pionierką, ona jest osobą, która zaczynała, która ma po prostu ten temat przetrawiony i przepracowany od każdej strony od tych 17 lat. Wtedy, kiedy jeszcze właśnie uczyłyście się, kurczę, z jakichś po prostu kursów, gdzieś jeździłyście i trzeba było kombinować, bo nie było webinarów online, nie było live'ów bezpłatnych, nie było e-booków, tylko po prostu były podręczniki po angielsku do medycyny chińskiej, uczyli się od jakichś w ogóle specjalistów za granicą i to jest wielki twój dar i to jest twój wielki atut, że to nie jest jakiś tam webinar z Anią, tylko to jest Ania, która po prostu zjadła zęby na tym. Tak. Więc to jest bardzo ważne, żebyście wiedzieli, że trafiacie do osoby, która naprawdę wie, o czym mówi. Naprawdę, naprawdę, naprawdę wie, o czym mówi. Ria, dziękuję ci bardzo za tę reklamę, tak? No bo no, ale to jest prawda, to jest prawda, kochani. No rzeczywiście, przecierałyśmy te szlaki i to było w ogóle niesamowite, tak? No, tak. I to powiem ci, wiesz co, jest tak mega związane też z dzisiejszym tematem naszym, bo wiesz, no trzeba było mieć taki obraz siebie, żeby po pierwsze móc zmieniać siebie, bo słuchajcie, no ja też nie byłam i do dzisiaj nie jestem idealna, tak? I nikt nie będzie idealny do końca swoich dni, oczywiście my jesteśmy cały czas w drodze, natomiast chodzi o to, żeby jednak rozwijać się, dlatego że gdy się nie rozwijamy, gdy nie podnosimy swojego poziomu świadomości, to wiecie, będziemy tkwić po prostu w takim życiu, które no, ja uważam, że jest takim marazmem, prawda? Niepoznawanie siebie. My mamy właśnie, tak jak powiedziałaś, Ria, tą świętość, to życie jako święte. Jesteśmy tu po to, aby odkrywać to życie, aby odkrywać siebie, aby poznawać siebie. I po to my tutaj jesteśmy, bo po to dusza zeszła tutaj na tę ziemię, wcieliła się w to ciało, żeby poprzez to ciało, poprzez te rączki, poprzez te oczy, poprzez wiesz, te włosy, to wszystko doświadczać po prostu, nie? Dokładnie tak. Także wspaniale, Ria, ja na początek, dzięki ci jeszcze raz, bo to było wiesz, to takie miłe dla mnie wspomnienie w ogóle. Wiesz co, to jest czad, po prostu zaskoczyłaś mnie totalnie dzisiaj, zaskoczyłaś. Tak się zastanawiam, czy ci to wiadomości w zasadzie, ale mówię nie, powiem to na live. Ja nie spodziankę. Nawet nie wiem, jaką rolę odegrałaś w moim życiu, ale to też pokazuje, że my naprawdę nie mamy świadomości, jaki mamy wpływ na życie ludzi. I że ja sobie żyłam przez te ostatnie kilkanaście lat i Ania żyła i nawet nie wiedziała, że po prostu ma takie ważne miejsce w moim życiu i w moim sercu i w zdrowiu i że to jest coś, co każdy z nas ma. To znaczy my nie mamy świadomości, jak bardzo wpływamy czasami jednym zdaniem na życie innych ludzi i że ci ludzie nas naprawdę trzymają w swoim sercu. Tak, tak. O Jezu, dzięki ci, kochana. No po prostu to jest wspaniałe. Wiesz, to jest dla mnie miód na serce, dlatego że ja przede wszystkim przez to widzę, że to wszystko działa, że to ma sens, co ja robię, że to naprawdę pomaga drugiemu człowiekowi i dlatego, wiesz, mnie dalej kręci ten temat. Mnie po prostu, on mnie od początku jarał, naprawdę, mnie od początku jarał. I tak jak powiedziałam, ja to będę podkreślać, ja nie robiłam tego z finansowych względów. Ja robiłam to ze względów właśnie takich, że chciałam człowiekowi drugiemu pomóc, nie? Później był taki moment, że musiałam wybrać, dlatego że pięć smaków zaczęło się tak rozwijać, no, że już nie mogłam prowadzić dwóch działalności, więc musiałam po prostu wybrać. Ale to jest po prostu, taki nie był mój cel, nie? Że teraz tutaj na kasę się nastawiam i będę ten, tylko chciałam po prostu drugiemu człowiekowi dzielić się moją wiedzą. Więc bardzo, bardzo się cieszę, bardzo mi miło, że ci o tym po prostu wspomniałaś, no wiesz co, to jest total normalnie. Fajnie, kochana, w takim razie powiedz nam, jaka była twoja
droga w ogóle? Jaka była Twoja droga i jaka ona jest też dzisiaj właśnie w temacie postrzegania siebie, obrazu siebie? Bo wiesz, ja Ciebie też już obserwuję od jakiegoś czasu i ja widzę, jaką Ty drogę przechodzisz, przechodziłaś, przynajmniej to, co ja widziałam, tak? I widziałam naprawdę mocne rzeczy, więc słuchaj, pomyślałam sobie po prostu ten temat koniecznie, tak? Koniecznie muszę z Tobą omówić. Także będę Ci wdzięczna, jak się podzielisz tutaj. Ja, słuchajcie, przeszłam faktycznie bardzo długą drogę jako taka nadwrażliwa dziewczynka, artystka. Byłam na scenie, występowałam dla tysięcy ludzi od najmłodszych lat, więc miałam bardzo duży bodziec i jednocześnie byłam bardzo mocno prześladowana i bardzo przymocowana w szkole, więc miałam bardzo dużo takich problemów. Byłam trudnym dzieckiem, właśnie nadwrażliwym, widziałam więcej, czułam więcej. W ogóle wychodziłam poza wszelkie konwenanse, miałam zawsze jakieś takie bardzo specyficzne podejście do życia, do ludzi, no i obrywałam za to, bo to też były takie czasy, że jak byłaś inna, to po prostu mogłaś tylko dostać za to bardziej lub mniej dosłownie. Ja dostawałam i dosłownie, i niedosłownie. I w pewnym momencie ja w tej mojej jakiejś jednoczesnej i piękności życia, którego doświadczałam, bo scena to jest absolutnie mój dom i ja się śmieję, że ja tam się urodziłam i tam też chcę umrzeć, tam chcę mój ostatni wdech przyjąć. I gdzieś to spełnione marzenie od dziecka było na pewno przepięknym doświadczeniem, to jednocześnie przechodziłam przez piekło. Miałam od dziecka problemy z bezsennością, nerwicę lękową, zaburzenia jedzenia, bezsenność. Potem oczywiście zachorowałam na depresję i to wszystko powodowało, że ja po prostu zaczynałam się rozwijać. Od najmłodszych lat, tam od chyba 13 roku życia byłam na terapii, do psychologa chodziłam, no bo trudne dziecko, no ale już tam właśnie w okolicach 20 roku życia, no, to było chyba, to był słuchajcie, 2005, czyli też tak mniej więcej w 19 przepraszam, lat temu, ja po raz pierwszy wylądowałam na takim bardzo duchowym detoksie w Tajlandii, czyli totalna głodówka, tylko jakieś zioła, czyszczenie jelit, no i do tego medytacje, yoga, masaże, hipnozy, terapia, reiki, wtedy też po raz pierwszy się zetknęłam z tym w ogóle, że się pracuje energetycznie, wiecie, no 2005 rok, więc no, w ogóle po prostu sekta, nie wiem co jeszcze, ale zaczęłam tego doświadczać jako taka małolata i mówię, wow, tam jest po prostu cały równoległy świat, więc tak to się zaczęło, ale oczywiście od tamtego czasu ja przeszłam, minęło kolejne właśnie, tak jak mówię, 19 lat, ja od tamtego czasu przeszłam mnóstwo chorób, mnóstwo tragedii, mnóstwo złamanych serc, mnóstwo porażek, mnóstwo też spełnionych marzeń, mnóstwo załamań i finansowych, i emocjonalnych, mnóstwo sukcesów, jakby wszystkiego wszędzie z każdej strony, a ponieważ jestem ciekawska, ponieważ jestem uparta jak osiołek, jak to mówi moja mama, to ja po prostu zajrzałam wszędzie, gdzie się tylko dało. Ja zaczęłam od jakichś takich prac bardziej szamańskich, właśnie oddechowych, z medycynami różnymi szamańskimi z dżungli, poprzez tantrę, która się stała moją ścieżką 10 lat temu i się całkowicie też temu oddałam, medytacje, praktyki kobiece i trafiłam stamtąd, zobaczyłam, że to wszystko się łączy z tym naszym takim życiem ludzkim, pod tytułem kredyty, pod tytułem życie codzienne i miałam coś takiego, że jechałam na warsztaty tantryczne, potem już też sama zaczęłam prowadzić te warsztaty, latałam po świecie i też się cały czas uczyłam, bo to nawet ucząc, cały czas się uczysz, cały czas jesteś w procesie. Oczywiście. Cały czas. Więc ja cały czas ucząc, cały czas się rozwijałam, jednocześnie jeżdżąc i na swoje rzeczy, i żeby się uczyć, ale też żeby innych uczyć. I słuchajcie, no ja w pewnym momencie stwierdziłam, że ja chcę stworzyć pomost, bo mnie denerwowało to, że ja latałam na te warsztaty i tam po prostu był jakiś inny świat i ludzie też doświadczali innego świata, po czym wracali do domu, do tak zwanego życia codziennego i się działa tragedia, bo po prostu było jak w ogóle to połączyć ze sobą. No i gdzieś ja stwierdziłam, ja chcę to połączyć. No i tak naprawdę dzięki temu, że się online pojawił, ja po prostu zaczęłam mówić językiem ludzkim o języku tak zwanym, nie wiem, energetycznym, duchowym, takim, który jest niewidoczny ludzkim okiem. No a jednocześnie, tak jak mówię, ja cały czas jestem bardzo żywa. Ludzie się mnie pytają, jak sobie radzisz z hejtem, jak sobie radzisz z epizodami depresyjnymi, jak sobie radzisz z stanami lękowymi. Ja żyję, więc ja po prostu biorę je na tapetę. Jak mnie coś zwala z nóg,
patrzy się, co tutaj jest dla mnie na tych kolanach, bo jak jesteś na kolanach, to perspektywa jest inna, możesz się naprawdę wiele dowiedzieć nowego, bo jak stoisz, to nie widzisz tak jak na kolanach. Na kolanach dostrzeżesz zupełnie inne rzeczy. Więc jak jesteś na tych kolanach, to nie ma tak, o Boże, nie radzę sobie, tylko to jest na zasadzie, okej, okay, co my tu mamy w takim razie na tej podłodze, w tych łzach, więc to jest moja ścieżka i ja uczę tego, że mamy większą siłę niż nam się wydaje. To, że ja wyszłam z depresji po 5 latach, to, że bez żadnych chemikaliów, bez żadnych antydepresantów, to, że ja generalnie cały czas sobie radzę naprawdę z różnymi trudnymi sytuacjami w moim życiu, mam teraz przepotężny biznes, w którym też mam co chwilę jakieś historie, jakieś przygody, to nie jest tak, że moje życie jest usłane różami, a jednocześnie ja się codziennie rano budzę i się szczypię, bo nie mogę uwierzyć, że to jest moje życie. Więc ta ścieżka się nie kończy, tak jak powiedziałaś. To jest po prostu, póki jestem żywa, to żyję. I ja chcę żyć, chcę czuć, chcę doświadczać. Jak jestem chora, to jestem chora. Jak jestem zdrowa, to jestem zdrowa. Jak jestem szczęśliwa, to jestem szczęśliwa. Jak jestem na kolanach, rozglądam się, co jest dla mnie. No i tak tego uczę. Uczę tego, że naprawdę da się tak żyć i można z tego korzystać i można z tego czerpać cały czas widząc tą świętość, nawet w chorobach. Także długa jest ta ścieżka, jest zawiła. Ja w różnych miejscach opowiadam fragmenty tej historii, bo tego jest po prostu dużo i jest to inspirujące dla wszystkich. Super, ja, jest to piękne, bo ja ci powiem, że to, co powiedziałaś, no właśnie, to jest cały czas kwestia wyborów, nie? Jak jesteś na tych kolanach, to też wybierasz, czy ty chcesz zostać na tych kolanach, czy ty chcesz powstać, tak jak dziecko, które się przewraca, prawda? Ono też, wiesz, jakby ma taką, jak ty masz tą ciekawość, o której powiedziałaś, to ja od razu widzę w tobie dziecko, bo ja jestem też dzieckiem. I do końca życia pewnie będę tym dzieckiem, bo po prostu wiesz, no działamy, robimy, tak? Natomiast właśnie to jest cały czas kwestia wyboru, czy ja chcę powstać z kolan, czy ja chcę tam pozostać, czy ja chcę sobie coś innego robić, czy ja chcę zajrzeć w tę dziurkę, czy w tamtą dziurkę, prawda? Więc to myślę, że to jest też ta świętość, że my po prostu, przynajmniej ja czuję to jako wolność, w ogóle ci powiem jeszcze, jako wolność wyboru. Ja powiem, że jak ja odkryłam, że już nikt nade mną nie ma władzy, a nikt, to znaczy rodzice, rozumiesz, że tak jak wychodzisz z domu rodzicielskiego i nagle sobie uświadamiasz, jezmy, ja mogę kreować to życie tak, jak ja chcę i nikt mi nie powie, że teraz tak nie wolno, a tutaj jeszcze nie wypada, bo jesteś dziewczynką, na dyskotekę nie wolno i tak dalej, i tak dalej. Tylko ja po prostu mogę wszystko robić i jestem odpowiedzialna za to, a jednocześnie, oczywiście, że jak upadnę, zaboli, no to ja siebie muszę pogłaskać i ja siebie pocałować w kto kolanko, tak? Już nie ma wtedy mamusi, która to zrobi. Ale powiem ci, że dla mnie właśnie ta wolność była takim przełomem, wiesz? No i to jest kluczowe, Ania, dlatego że jak ja patrzę, wiesz, na to, jaki był tak naprawdę przez ten cały okres tego mojego już świadomego rozwoju osobistego i duchowego, no to to jest dokładnie tytuł tego naszego live'a i to jest cały czas przyglądanie się sobie i tego, jak ja siebie widzę. Ja uwielbiam takie moje powiedzenie, że jak chcesz coś zmienić, to zmień, jak na to patrzysz. Dokładnie. Czyli tak jakby dla mnie początek zmiany zaczyna się od tego, żebym ja zaczęła, w ogóle, żebym ja rozpoznała, jak ja siebie widzę, bo na przykład większość kobiet widzi siebie jako niedoskonałych, jako w jakiś sposób być może nie takich, jakby chciało, z wyglądem zewnętrznym, nie w sposób, w który bardzo mocno siebie oceniają, bardzo są krytyczne, mają w sobie głos, który bardzo je dojeżdża w środku, właśnie stany lękowe, więc to powoduje, że nasz obraz siebie jest taki, że my się widzimy jak takie małe kurczaczki, które mało mogą i którym życie się przytrafia. I ta wolność, o której mówisz, i zrozumienie tej wolności, i to, że ta wolność nie jest do zdobycia, ona nie jest do uzyskania, tylko ona jest do rozpoznania w nas, że ona jest cały czas, to powoduje, że my, zmienia się właśnie nasz obraz siebie. Zmieniamy to, jak na siebie patrzymy. Bo jak ja jestem na kolanach z takim obrazem siebie, że ja jestem niedołężna, że jestem niewartościowa, że z niczym sobie nie radzę, no to oczywiście, że ja się kurczę do takiego rozmiaru. Ale jak ja jestem na kolanach... I wtedy nie wstanę, albo będzie mi bardzo trudno wstać. Ale jak się doprowadzam, a jeżeli ja jestem w takim stanie, że jestem na tych kolanach, leje się pot i łzy, wszystko się sypie i wali i gdzie po prostu masz wrażenie, że twoje życie się kończy i że nie będziesz w stanie wziąć następnego oddechu,
ale masz w sobie tą niezachwialną, niezaprzeczalną jasność, mhm. że ty tam na głębi, w głębi, ja to mówię, że to jest taka głębia oceanu, tak. tam w głębi, na samym dnie jesteś mhm. absolutnie wolna tak. i że jesteś odważna i że masz w sobie siłę, której jeszcze nie odkryłaś i właśnie ją odkrywasz, to zapewniam was, że nawet najgorsze tragedie zaczynają zupełnie inaczej smakować, zaczynają zupełnie inaczej być postrzegane, bo ja siebie postrzegam inaczej. Ja się staję bohaterką, która jest w stanie stworzyć coś właśnie z miejsca tego, z tej wolności i motywacji do powstania. Tak, tak, ja tutaj dodam o tej głębi i w tej głębi jest to światło twoje, które po prostu rozświetla właśnie te ciemne głębiny, których my się tak boimy, prawda? Bo my się zazwyczaj boimy siebie, po prostu boimy się siebie. I wiesz, to co nam rodzice też mówili, no bo wiadomo, to jest kwestia przekonań. Tutaj my mówimy oczywiście dzisiaj dużo o przekonaniach, ten obraz siebie to jest kwestia przekonań. To jak rodzice nam mówili, czy oni nas wspierali, że tak, dasz radę, idź po to, zrób jeszcze jeden krok, spróbuj, nawet jak upadłaś, jest okej, wstawaj, idziemy dalej, tak? To jest jedno przekonanie, że ty, wow, ale ja mam moc, ja naprawdę mogę to zrobić. Albo rodzice ci mówili, nie no słuchaj, to jest za wysokie progi dla ciebie. Lepiej nie zostaw, to inni to zrobią, ty się nie nadajesz. No to wtedy wiadomo też, jaki ja mam obraz siebie. I to jest ogromną sztuką być dorosłym, bo my tylko jako dorosłe osoby, dorosłe kobiety, no bo my jesteśmy we dwie kobiety, jako kobiety my to zaczynamy zmieniać, jeżeli chcemy. My możemy to zmienić. I tutaj chcę powiedzieć wszystkim kobietom i mężczyznom też, którzy nas oglądali, mężczyźni, dajcie znać, czy w ogóle tu jesteście. Że my po prostu możemy to zmienić. Że to jest good news na dzisiaj. To jest naprawdę good news, tak? Że możemy to zmienić, że my nie musimy ciągle mówić, o, ale ja pochodzę, Ania, z takiego domu, ale u mnie to była patologia na maksa i tak dalej. Ja wszystko to rozumiem, tak? My jakby, ja powiem tak, my jesteśmy z tych rodziców zrodzeni, natomiast ty możesz tworzyć swoje dorosłe życie już zupełnie z innej perspektywy. Jest taka książka, nie wiem, czy słyszałaś o niej. Autor tej książki nazywa się Viktor Frankl. Jego tak, książka to jest Człowiek w poszukiwaniu sensu. Tak. Ja sobie tak. zawsze, jak ktoś mi mówi o patologicznym domu i nie przemawia do mnie, że ja też miałam patologiczne doświadczenia i to jakby nie wystarcza, nie, ale ty miałaś szczęście, dobrze, to ja miałam szczęście. Tak właśnie. To wtedy mówię, przeczytaj sobie tą książkę, dlatego że Viktor Frankl w tej książce opowiada o tym, co się działo w obozie koncentracyjnym i jak on dokładnie opisuje swój proces dochodzenia do absolutnej wolności, tak, właśnie. Będąc w najbardziej brutalnym środowisku, zamkniętym, oczekując na śmierć, widząc jak wszyscy dookoła umierają z głodu albo dlatego, że są zabijani na jego oczach. Tak. On w tym miejscu znalazł wolność. Więc jak ja słyszę o tym, że w związku z tym, że mieliśmy trudne dzieciństwo, my nie możemy znaleźć wolności, to mam taką właśnie polecajkę, bo to jest coś, co trochę wybija argument z rąk. I to nie jest o tym, żeby powiedzieć, że inni mają gorzej, tylko to jest o tym, żeby pokazać, że każdy z nas zrodzi się z nieprawdopodobnym potencjałem i z siłą, która jest do odkrycia, do rozpoznania w nas, a nie do tłumaczenia sobie, że innym się udało, bo inni mieli łatwiej albo mieli farta. Wszyscy mamy porówno, niezależnie od okoliczności. Dokładnie tak. Dokładnie tak. To są święte słowa, bo rzeczywiście my lubimy się taplać w główienku. Tak to muszę nazwać, naprawdę. Lubimy się taplać w tym główienku. Lubimy by stawiać siebie też w pozycji ofiary, bo przecież w pozycji ofiary to ja już nic nie mogę, nie? Inni mają mi teraz pomagać. I dopóki my będziemy jakby zdawać się na pomoc drugiego człowieka, ja nie mówię, że my nie mamy prosić, żebyście tak mnie nie zrozumieli. Prośmy o pomoc drugiego człowieka, jak najbardziej. Nie bądźmy Zosie samosie, absolutnie nie mówię o tym. Tylko mówię o tym, że my ciągle jakby uwieszamy się na drugim człowieku, to my nigdy nie będziemy mieć tej, jakby to powiedzieć, świadomości sprawczości życia i sprawczości samych siebie. I nigdy nie poczujemy wolności właśnie, która na przykład dla mnie jest jedną z najwyższych wartości.
Ja po prostu nie wyobrażam sobie życia bez wolności, wiesz? Oczywiście nie mówię, bo niektórzy, wiesz, jak ja dyskutowałam kiedyś na ten temat, to ktoś mówi, ale Ania, przecież ty nie żyjesz w wolnym kraju, tutaj wiesz, to, polityka, tego. Ja mówię, słuchajcie, ja mówię zupełnie o innej wolności, naprawdę. Viktor Frankl żył w obozie koncentracyjnym, więc jakby to też nie było wolne miejsce. Ja tylko odpowiem, bo ktoś się pyta, czy live będzie zapisane. Z tego, co wiem, będzie zapisane, a książka nazywa się Człowiek w poszukiwaniu sensu. Viktor Frankl. Wolność i właśnie widzenie, jakby dla mnie wolność jest też związana właśnie z tym, w jaki sposób my siebie widzimy. No bo jeżeli ja cały czas sobie mówię, ale przecież nie żyję w wolnym kraju, ale przecież nie mam wolności wyboru, ale przecież to jest znowu wracamy do tego, jak ty widzisz siebie. Bo ja żyję w tym samym kraju, co ty. Ja siebie widzę jako wolną. Więc czym to się różni? Czym się różnimy? Ja żyję w Polsce, no teraz nie jestem w Polsce, ale jestem większość czasu w Polsce. Ja jestem w Polsce i ty jesteś w Polsce. Ty mówisz, że nie jesteś wolna, bo nie żyjesz w wolnym kraju. Ja żyję w tym samym kraju i czuję się wolna. Dokładnie. Więc czym się różnimy? Różnimy się tym, jak widzimy, jak postrzegamy siebie i naszą rzeczywistość. Dokładnie tak. Tak. Ja jeszcze chcę nawiązać, słuchajcie, do tego, dlaczego w ogóle tak ważne jest obraz siebie jako początek zmiany. Dlatego, że zobaczcie, my dużo rzeczy w swoim życiu pewnie chcemy zmienić. Jeżeli jesteście tutaj na live, czy obserwujecie Rię albo mnie, no to pewnie chcecie zmienić coś w swoim życiu, albo w ogóle życie chcecie zmienić i tak dalej. Więc dopóki nie zmienimy obrazu siebie, czyli właśnie, że ja jestem wystarczająca, że ja jestem też tego godna, tak, że to jest moja wolność, to jest moja moc też do stworzenia, że ja mogę wyglądać w ten sposób lub w inny sposób, nie wiem, jak ktoś chce schudnąć na przykład, albo jak ktoś chce być menedżerem, no to ja mogę być tym menedżerem, tak, ja jestem godna, czy zasługuję w ogóle na to stanowisko, bo jeżeli ja, wiesz, będę nominowana do menedżera, ale będę cały czas w swojej głowie mieć to, że ja tam lepiej sobie, wiesz, na taśmie popracuję, że tak powiem, no to ty będziesz cały czas tym pracownikiem szeregowym, tym pracownikiem, który pracuje na taśmie i nigdy nie będziesz tym menedżerem. Dopiero gdy my w swojej mentalności, w swoim postrzeganiu, w swoim obrazie, w swojej wizji, że tak powiem, nie zobaczymy siebie jako osoby, którą chcemy być, to się nic nie zmieni. Więc, bo my będziemy, wiecie, my ciągle zaczynamy od takiej strategii, tu działanie i tak dalej, ale hello, hello, my musimy zacząć od samego początku. A tym samym najpierwszym początkiem, że tak powiem, to jest właśnie to, czy ja w ogóle widzę siebie jako na przykład osobę, która jest szczupła, osobę, która jest zdrowa, osobę, która prowadzi warsztaty, osobę, która jest menedżerem i tak dalej, i tak dalej. Czy ja w ogóle siebie tam widzę? Kochani, dajcie nam tutaj znać, czy wy też to tak widzicie, jak wy to postrzegacie w ogóle, to, o czym my tutaj z Ryją rozmawiamy. I myślę, że w ogóle bardzo fajne jest to, żeby... Jaki ptaszek! Słyszycie to? Słyszę, no. Taki piękny, żółty ptaszek. On ptaszek. Właśnie mówi, że jest tak on ważny. On potwierdza, właśnie tutaj przyleciał teraz do mnie. On w 100% potwierdza dokładnie to. Słuchajcie, poczekajcie, u mnie wybiło. Wybił mnie ptaszek. Wiem, co chciałam powiedzieć. Żebyście zaczęli już od razu pisać, jak piszecie o sobie, to żeby pokazać go. Pokaż go. Czekajcie, zobaczymy, czy się pokaże. Czekajcie. Muszę go widać go? Nie widać, widać go. To jaki ma kolor? Żółty. Poczekajcie, może odwrócę kamerę po prostu. Czekajcie. O, odsfrunął. A, no dobra, już poleciał do basenu. Sfrunął. Poczekajcie, tutaj jest teraz, na tym leżaku. Widać go? A, widzę, no. O, poleciał. Dobra, ptaszek nam wszystko potwierdził i też ptaszek może nam potwierdzić, że może nie czuć się wolny, dlatego że nie ma na przykład właśnie jedzenia, nie ma domu, musi sobie sam wszystko zorganizować, a myślę, że jakichś problemów ptaszki nie mają. Ale wiecie co, to co jest ważne w tym właśnie takim postrzeganiu siebie, to też żeby zacząć pisać, bo ja uważam, że w ogóle pisanie jest bardzo mocne. Jest bardzo mocnym narzędziem. Ja się w tym momencie miałam taki nawyk, że słuchajcie, jak było mi źle, to wtedy pisałam. I pisałam, że jest mi źle. I pisałam wszystko, co mi przychodziło do głowy. I ja nagle
cofnęłam się do moich pamiętników i zobaczyłam, że wszystkie złe rzeczy, które napisałam, potem się zaczęły realizować. Więc ja od tamtego czasu, jakby ja tak mam, nie każdy tak ma, wiem o tym, że nie każdy tak ma, natomiast ja od tamtego czasu piszę tylko to, co chcę stworzyć. Super. Czyli nawet jeżeli siebie widzę jako osobę, która jest, nie wiem, właśnie po ciężkiej depresji, po bardzo wielu problemach, nie wiem, emocjonalnych, po bardzo dużych przeżyciach, jeżeli ja tak się piszę, jeżeli ja tak się widzę, to ja zaczynam pisać i staję się z każdym dniem coraz odważniejsza. Widzę coraz więcej obfitości na świecie, widzę w sobie coraz więcej mocy. Z każdym dniem mam coraz więcej światła i coraz więcej sprawczości w sobie. Z każdym dniem rozpoznaję, czym jest prawdziwa wolność. I to są takie zdania, które nie zaprzeczają, że jeszcze być może tam nie jestem, ale pokazują, że ja się staję. Ja jestem w procesie stawania się. I dzięki temu ja nie muszę pisać o tym, że jestem właśnie w stanie lękowym i się cała trzęsę, tylko piszę, staję się w tym momencie odważniejsza niż kiedykolwiek. I to powoduje, że już od razu coś zaczynam programować w moim umyśle. Ja to nazywam kodem, czyli już zaczynam coś kodować w moim umyśle. Super, ale ważną rzecz powiedziałaś właśnie o tym pisaniu, bo słuchajcie, naukowo jest udowodnione, że w momencie, gdy my ręcznie, kochani, ręcznie, nie na komputerze, komputer też, ale tak naprawdę ręczne pisanie będzie powodować, że my, że nasze ciało po prostu lepiej przyswaja tę wiedzę i ta wiedza, tak właściwie to jest informacja najpierw, która staje się właśnie wiedzą poprzez to, że my zapisujemy. Więc super, Jasz, to powiedziałaś, więc kochani, ja też Was zachęcam do tego, żebyście nie tylko słuchali naszych live'ów, też tutaj mężczyźni się odezwali, żebyście tylko nie tylko słuchali naszych live'ów, ale też sobie notatki robili z tych live'ów, które będziecie wdrażać później w życie. Bo wiecie, często jest tak, że my dostajemy jakieś informacje, te informacje tu wpadają, tu wypadają, no i znowu jest jak jest, nie? A żeby coś zmienić, no to właśnie trzeba dać ciału informację, ej, robimy coś inaczej, tak? Teraz sobie notatkę zrobię, tu sobie to zapiszę, teraz czuję to, tu dziewczyny powiedziały coś ważnego dla mnie na przykład, no to ja sobie to zapiszę, więc w ten sposób, kochani, zaczynamy właśnie zmieniać siebie. Ale wracając do postrzegania siebie, to jest właśnie ciekawe też, Lija, co ty powiedziałaś o tym widzeniu siebie w ten sposób, jak ty chcesz się, jaką ty osobą się chcesz stawać, nie? To jest mega ważne, mega ważne. I pięknie, wiesz co, bo często mówimy tak, że już jestem szczupła na przykład, nie? Już jestem zdrowa i tak dalej, ale właśnie ludzie w to nie wierzą, bo tak nie jest, bo tak nie jest. I to jest trudne do w ogóle manifestowania, no bo tak nie jest. Więc to stawanie się z dnia na dzień jestem coraz piękniejsza, z dnia na dzień jestem coraz mocniejsza, i tak dalej, to jest łatwiejsze do uwierzenia. Dokładnie tak, no żeby umysł nie robił takiego mechanizmu, nieprawda, jestem chuda, nieprawda. Tak dokładnie. Każdym dniem staje się coraz chudsza, no i wtedy umysł ma takie, no dobra, to tak. Spoko. Tak, tutaj czytam komentarze właśnie, tak właśnie to jest ze mną, jestem sama i potrafię sobie poukładać. No właśnie. Właśnie, kochani, ale też fajny przykład z tym ptakiem podałaś. Zobaczcie, ptak tak naprawdę jest wolny i on sobie może żyć gdzie chce. Ja ci powiem, wiesz co, ja zbieram, gdzie tylko napotkam pióra. Po prostu pióra uwielbiam. Nie wiem, że tak powiem, od kiedy mi się to wzięło. Ja to mam od wielu, wielu, wielu lat. U mnie w aucie są pióra, u mnie w domu są pióra. No wszędzie po prostu uwielbiam pióra i właśnie dlatego ten ptak, tak się z nim połączyłam teraz. Właśnie, bo ptak, zobaczcie, on nie ma takiego stałego domu, on sobie wije gniazdko, żeby tylko tam znieść jajka i jest po prostu wolną istotą. A my tak jesteśmy przywiązani to do tego fotela, to do tej kanapy, do telewizora i wtedy jest nam trudno w ogóle cokolwiek zmienić. A zobaczcie, ptak ciągle zmienia. Tak ciągle zmienia i ma właśnie tę wolność. Więc jest zawsze pytanie, czego ma nieprzewidywalność też, no bo ptak nie przewiduje. Nie ma takiego, a co jak jutro nie będzie wody, a co jak jutro nie będzie jedzenia, nie? On po prostu nie, on nie przewiduje. On żyje
żyje tą chwilą po prostu, on żyje tym momentem, to jest to tu i teraz, nie? Tak, dokładnie. Więc no naprawdę niesamowite. Ria, wspaniale, dziękuję Ci, słuchaj, bardzo, bo to, ja wiesz... chcę wspomnieć, no bo tutaj możecie w każdym momencie skomentować zdrowie, nawet jeżeli będziecie oglądali odtworzenie tego live'a, żeby dostać od Ani ten link do darmowych webinarów, do bezpłatnych webinarów z Anią, żeby się dowiedzieć trochę więcej. I to możecie teraz skomentować, albo możecie skomentować pod naszym live'em, jak już będzie zamieszczony, tak. Prawda? Tak, dokładnie. Dzięki, Ria. Ty mi tu robisz reklamę. A ja, słuchajcie, u góry jest taki znaczek na żywo. Jeżeli ktoś z Was nie obserwuje Rii albo mnie, to możecie tam po prostu kliknąć obserwuj i wtedy już będziecie dostawać od nas bezpłatnie, codziennie jakieś informacje, które pomagają Wam w transformacji. Więc jeżeli macie ochotę nas zaobserwować, to kliknijcie u góry. Także wspaniale. Ria, ale powiedz, bo Ty też zaczynasz jakiś program teraz, tak? Dobrze pamiętam? Ile zaczynam jakiś program? W tej chwili jestem na etapie, takiego przepięknego projektu, który się nazywa Kobieta Dzieło Sztuki. I zaczynam masterclassę czterodniową o tym, co to znaczy być dziełem sztuki. Mhm. Między innymi właśnie opowiadającym o tym, jak ja na tych kolanach jestem cały czas dziełem sztuki. Ale bo to jest chyba moja największa moc, że ja niezależnie od tego, w jakim ja jestem miejscu, ja się stawiam i właśnie ten obraz siebie jako dzieło sztuki, ale też widzenie innych kobiet jako dzieła sztuki, bo to działa w dwie strony. Czyli ja pracuję nad tym, żebyśmy my siebie same widziały jako dzieło sztuki, ale też żebyśmy widziały inne kobiety jako dzieło sztuki, bo to też jest gigantyczna rana, taka międzykobieca, którą ja chcę uzdrawiać, bo tam jest złoto. Więc będziemy pracować przez 4 dni na tej masterclassie właśnie nad tym obrazem, nad tym wizerunkiem siebie w swoich oczach, a także innych kobiet w naszych oczach. To jest cudowne, cudowny temat, dlatego że ja uważam, wiesz co, że nie może być czegoś takiego, że my widzimy siebie tylko właśnie jako arcydzieło, czy tam jako, wiesz, boskość, czy jakkolwiek to nazwiemy, a inne kobiety, czy w ogóle inne osoby, no dobra, to tam ktoś jest, nie? Tylko we współistnieniu. Ja też uważam, że tylko współistnienie może nas tworzyć i budować. Więc piękny projekt, naprawdę piękny niesamowity. Projekt. Ja zresztą w ogóle zaraz jak wyskoczę z naszego live'a, to jeszcze wskoczę na swojego indywidualnego, żeby właśnie jeszcze trochę poopowiadać o tym, więc zapraszam wszystkich później też na live'a. A tymczasem, wiesz, ja myślę, że też to, co powiedziałam w tej zapowiedzi, że to wszystko się tak ze sobą łączy, że to jest jakby, wiesz, i zdrowie nasze fizyczne wpływa na to, w jaki sposób my się, wiesz, postrzegamy siebie, w ogóle widzimy nasze ciała, widzimy takiego jakiegoś rodzaju też naturalność, ja z tym miałam na przykład temat, że ja chciałam, żeby moje ciało w jakiś sposób wyglądało i nie mogłam zaakceptować tego, że wygląda inaczej. I ta praca też związana z jedzeniem była dla mnie bardzo ważna, zwłaszcza w kontekście tego, że ja miałam bardzo, bardzo ciężkie zaburzenia jedzenia i też tak niezwykle mi to pomogło, że ja zaczęłam mieć jakąś strukturę, że właśnie medycyna chińska zaczęła mi gdzieś właśnie tak ustawiać, że to jest przede wszystkim o tym, że ja mam być zdrowa, a nie, że mam wyglądać, tak? A za zdrowiem przychodzi wygląd i on zaczął przychodzić. Ja teraz wyglądam lepiej niż 15 lat temu, bo jestem zdrowsza niż 15 lat temu, tak? Więc to się wszystko naprawdę jakby zaczyna nie tam, gdzie my myślimy. Tak, dokładnie. Wiesz co, jak dziewczyny mi na przykład mówią, Ania, ja tak chcę schudnąć na przykład i to jest ich cel na przykład, nie? To teraz podaję schudnięcie, ale tu jest już mnóstwo rzeczy, które byśmy chcieli zmienić. A ja mówię, słuchajcie, po prostu podstawą jest, abyście wybrali zdrowie, że ty chcesz być zdrowa, zdrowy, bo twoje ciało, czy w ogóle twój organizm, tak, twoja dusza też, ciało, dusza, duch, to wszystko jak będzie w równowadze, to zacznie się samo uzdrawiać. Po prostu nie musisz nic już robić, tylko wybierz jako cel, jako twoje główne zadanie, żeby być zdrową, zdrowym. I wiesz, to dla wielu osób, powiem Ci, to było odkrywcze. Oni w życiu czegoś takiego nie słyszeli, żeby tak postrzegać, taki cel sobie ustawić. Ja mówię, tak, to ma być Twój cel, bo Twoje ciało jest tak mądre, ono po prostu zrobi wszystko. My sobie nie zdajemy sprawy nawet, jakie tam zachodzą, wiesz, akcje, jakie dzieła tam zachodzą w ogóle w naszym ciele, co tam się dzieje, że my w ogóle możemy funkcjonować.
Dlatego ja mówię, gdy wybierzesz zdrowie, to zobaczysz, że wszystko inne zacznie iść za tym, tak? Tak jak my na przykład się będziemy starzeć. My się będziemy starzeć, my się starzejemy od momentu narodzin. Natomiast wiesz, no można się pięknie starzeć, gdy dbamy o swoje zdrowie, a można się też no niepięknie starzeć, gdy w ogóle nie dbamy o siebie i ta skóra inaczej wygląda. Wiadomo, że my będziemy mieć już zmarszczki, wiesz, siwe włosy i tak dalej, nie? To jest jakby, to jest naturalne, to jest naturalny, to jest proces. Ale jeżeli my dalej mamy te iskierki w oczach, wiesz, i one po prostu tak błyszczą, to po prostu nikt nie widzi twoich zmarszczek ani twoich siwych oczu, tylko widzi twoje iskierki. I wiesz, ja tylko tutaj jedną rzecz jeszcze dopowiem, bo jest wiele osób, które, znaczy już teraz to mało właściwie, ale kiedyś to o wiele więcej było, którzy wiesz, mówią, Boże, kobieto, zadbaj o siebie, jak ty wyglądasz w tych włosach i w ogóle, wiesz, idź do fryzjera, czy ty prawdziwa, nie masz fryzjera. Jak prawdziwa szamanka. No takie rzeczy, ja już jestem naprawdę odporna na takie coś, bo ja po prostu znam swoją wartość i ja kocham siebie taką, jaka jestem. I wiesz co, i powiem ci, że ja sobie zawsze myślałam, że ja współczuję tak naprawdę tym osobom, które tak oceniająco patrzą na drugiego człowieka, niezależnie czy to jestem ja, czy to jest ktoś zupełnie inny, ponieważ ta osoba ocenia najpierw siebie. Wiesz, bo my po prostu to, co mamy w sobie, możemy dostrzec dopiero w drugim człowieku. Więc jeżeli te osoby nie mają piękna jakby w sobie, nie postrzegają siebie jako pięknymi, no to one nigdy tego piękna u drugiej osoby nie zobaczą. I to jest, no i to jest temat, zobacz, do pracy, nie? Więc to jest wspaniałe, że ty ten warsztat robisz, no. Także no niesamowite. Tak jest. Super, kochani, Ria, czy chciałabyś podsumować coś, bo będziemy już powoli kończyć, słuchajcie, już prawie godzinę rozmawiamy. No jest niesamowity live, no. Jest niesamowity. Ja mam tylko taką prośbę, jeżeli ktokolwiek z Was poczuł, że tutaj są wartościowe informacje, które mogą zmienić czyjeś życie, które się komuś przydadzą, roześlijcie go, wyślijcie link, umieśćcie u siebie na storkach, otagujcie nas, my będziemy ogromnie wdzięczne za to, żeby rozesłać, żeby te informacje rozprzestrzeniać. My liczymy na Was, nie robimy reklam w telewizji TVN, tylko jesteśmy tutaj, tworzymy swoją własną telewizję i tak naprawdę jesteśmy w Waszych rękach i w Waszych rękach jest też to, żeby tą wiedzę rozprzestrzeniać, żeby to się przedostawało, żeby pomagać ludziom, żeby transformować ich życie, żeby jak najwięcej osób było szczęśliwymi. Więc ja mam taką prośbę do wszystkich oglądających teraz na żywo albo na odtworzeniu, żebyście po prostu rozesłali tego mail, tego live'a albo gdzieś nas zamieścili w swoich storiesach, w swoich mediach, social mediach i poinformowali, że jest warto porozmawiać, posłuchać tej rozmowy naszej. Tak jest. To jest bardzo fajne, bo słuchajcie, w ten sposób pomagacie drugiemu człowiekowi. Bo tu wiecie, tu nie chodzi o reklamę nas, tylko tu chodzi o to, że to, co, o czym my dzisiaj z Rią rozmawiamy i rozmawiałyśmy, że to, jak usłyszy druga osoba, która akurat jest w potrzebie, to mówię, jezny, to jest właśnie to, czego ja dzisiaj potrzebowałam. Wiecie, ile razy ja dostaję takiego, na przykład, nie wiem, wstawiam rolkę albo jakieś storiesy i ktoś mi pisze, właśnie dzisiaj tego potrzebowałam. Więc na pewno dzisiaj, jak roześlecie to, to są osoby, które właśnie tego potrzebują, o czym my dzisiaj rozmawiamy. Bardzo dziękujemy z góry. Aniu, ogromnie Ci dziękuję za zaproszenie. To była ogromna przyjemność, takie piękne zwieńczenie w ogóle tej naszej przygody. Bardzo się cieszę, trzymam kciuki za Twój webinar. Zapisujcie się na bezpłatny webinar z Anią, komentując zdrowie i czerpcie naprawdę. To jest encyklopedia najwyższej jakości, informacje naprawdę bardzo, bardzo takie rzetelne, a nie takie zebrane przez ostatni rok z Instagrama. Także naprawdę czerpcie, bo jest naprawdę tutaj kopalnia wiedzy od Ani. Dziękuję, Ria, dziękuję Ci bardzo i dziękuję też, że przyjęłaś moje zaproszenie i za niezwykle inspirującą rozmowę. Ja wiedziałam, że ta rozmowa będzie inspirująca, dlatego mówię, koniecznie musimy porozmawiać. Więc wspaniale, ja myślę, że się jeszcze spotkamy, więc kochani, my nie zamykamy tematu, bo temat jest cały czas otwarty, bo on jest bardzo szeroki. Ria, ja Ci życzę wspaniałego warsztatu. Jak macie ochotę, kochani, to dołączajcie. Kochane, bo to jest dla kobiet kochane, warsztat. Tak jest. I słuchajcie, życzę Wam cudownego wieczoru. Ria, Tobie również. I do zobaczenia. No do zobaczenia. Do zobaczenia, kochana. Dziękuję za wszystko. Na razie. Pa. Pa.